Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. ProLight & Sound 2017, stanowisko RCF-a i nieco odświeżona cała linia art, o której opowie nam nasz kolega z dystrybucji tej firmy, czyli z firmy Arcade Audio. Przekazuję mikrofon, opowiedz co się zmieniło. Cześć, dziękuję za głos. Mam na imię Zbyszek. Słuchajcie, przede wszystkim RCF odświeżył, tak jak wspomniałeś, wszystkie swoje wersje kolumn bardzo popularnych na naszym rynku w Polsce w tworzywie sztucznym. Jest to seria 7, seria 3, seria D-Line. Wszystkie te wersje zostały zmienione pod względem kolorystycznym, to znaczy tutaj mamy czarny lakier. W serii 7 oraz serii 3 został zmieniony całkowicie grill oraz logo. Logo w tym wypadku jest teraz czarne i kwadratowe. Seria Art 7, tak samo jak seria poprzednia, która niestety została pominięta znakowo w trójce, po to, żeby ujednolicić cały zapis wszystkich wersji, czyli 7 A MK4, trójki MK4, D-Line również MK4. RCF pominął świadomie MK3 po to, żeby wszystko zostało równo wyrównane na tegorocznych targach ProLight. W serii Art 7 mamy do dyspozycji kolumnę na 8-calowym głośniku 708, 10, 12, 732 z większym driverem 3-calowym, 715 standard, bardzo popularny na naszym polskim rynku. 735, również tutaj większy brat 715 z 3-calową cewką w driverze oraz największy z tej serii Art 745 AMK4, który charakteryzuje się bardzo dużym driverem, uwaga, 4 cale, 15-calowym wooferem. Oczywiście wszystkie tutaj wzmacniacze oprócz najmniejszej 708 są 1400-watowe, najmniejsza 708 ma 800 W, tył wyposażony w standardowe wejście prądowe, włącznik, wejście XLR, wejście również jackowe, przełączenie czułości na mikrofonową oraz liniową, głośność, tryb boost i flat do podbicia niskich częstotliwości i lampki kontrolne sygnalizujące pracę końcówki mocy, limiter, sygnał oraz status. Na tegorocznych targach wszystkie serie RCF-a Art 3, 7, D-Line zostały wyposażone w rewolucyjny system FearFace, który charakteryzuje się nowym programem DSP, który wyrównuje akcję liniowo-częstotliwościową i impulsową, która pozwala w tej wersji, z tym procesorem DSP, na bardziej czytelny obraz dźwięku dla słuchacza. Zostały również zatarte wszystkie nieścisłości względem crossovera podziału głośnika wysokotonowego i niskotonowego celem poprawienia dźwięku. Mam nadzieję, że w Polsce te kolumny również, te wersje MK4 również będą się cieszyć taką samą popularnością jak wersja 2 i MK3 w serii Art 3. I do zobaczenia, do usłyszenia. Te kolumny będą już niebawem w polskich sklepach. A dodać jeszcze można, że oczywiście firma jak zwykle dba o takich zwykłych, cywilnych użytkowników. Wygodne rączki, również na górze dodatkowe jeszcze miejsce, tak, dodatkowa górna rączka, więc trzeba tutaj przyznać, że funkcjonalność również idzie w parze. Tutaj i w tej odnowionej wersji nie zapomniano o wygodzie użytkownika. Ja jeszcze muszę tutaj dodać, że oczywiście wszystkie te kolumny bardzo dobrze współgrają z subwooferami RCF-a. Nie możemy zapomnieć o nowościach, które już są na polskim rynku, czyli subwoofery 705 AS MK2, 708 MK2, które już są dostępne w Polsce. Wszystkie te kolumny idealnie współgrają. Punkt podziału crossovera jest idealnie dopasowany dla na przykład zespołów muzycznych grających na różnego rodzaju
rodzaju eventach, imprezach okolicznościowych. O tym musimy pamiętać. I kupując taki zestaw mamy w pełni profesjonalny, lekki, mobilny, mieszczący się do małego auta zestaw nagłośnieniowy, spełniający wszystkie warunki imprez okolicznościowych i nie tylko, bo trzeba powiedzieć, że kolumna na przykładzie 745 idealnie sprawdzi się z subwooferami nowej serii 8003 AS MK2 na plenerach. Powiedzmy sobie spokojnie do tych 300, 400, 500 może nawet osób. Wszystko zależy oczywiście od organizatora, od dyspozycji, od predyspozycji organizatora oraz warunków atmosferycznych, czy też ściany za orkiestrą, czy muzykami. Dziękuję. Jak widzimy, wiele nowości firma RCF dba o te nowości, odświeża, ponieważ lubicie ich produkty, więc też mają troszeczkę większą motywację. Dla portalu nagłośnieniowego z targów we Frankfurcie Bolesław Scholl, dziękuję bardzo.